Hej, tu Anka i kanał Potajności. Dzisiaj wpadłam przed sekundą na pomysł filmu. Zobaczymy, jak on wyjdzie. W założeniu chcę Wam pokazać nasze obiady przez cały tydzień i pokażę Wam, jak po prostu przerabiam nasze resztki i jak to u nas w domu wygląda. Ponieważ ja zazwyczaj robię to po prostu w ten sposób, że jeden obiad trochę wychodzi z drugiego, gdzieś tam go przerabiam, resztki wykorzystuję. Nic się u mnie w domu, staram się, żeby się nie marnowało. Także zapraszam Was na pierwszy z 7 naszych posiłków. Możecie też to potraktować sobie jako taką podstawę do Waszego planu posiłków. Może sobie jakieś inspiracje w tym filmie znajdziecie. Także zapraszam na 7 dni i 7 obiadów. Dzisiejszy obiad to ziemniaki z końcówką śmietany i łyżką masła. Także takich ziemniaków fajnie jest właśnie użyć jakąś taką, jak macie ostatnią łyżkę śmietany czy jakiegoś jogurtu bardzo gęstego, fajnie właśnie go użyć do takiego pire ziemniaczanego. Sojówka, zwykły kolesław. I potem ja do takiego kolesława zazwyczaj dodaję jakieś końcówki warzyw, jeżeli coś mam. Dzisiaj poszły do niego kilka takich ostatnich już właśnie rzodkiewek. Także to jest fajna opcja. I kurczak. Kurczak to jest w ogóle takie bardzo wdzięczne danie. Ja robię zawsze swoją przyprawę sama. Jeżeli mam taką możliwość i dzisiaj właśnie też wykorzystałam kilka takich przypraw, które mi zalegało, bo zawsze można coś odjąć, coś dodać i w ten sposób go właśnie zrobić. Także ja dzisiaj zużyłam ostatnie już opakowanie estragonu i tymianku. Także jestem z tego bardzo zadowolona, bo takie przejście przez moje przyprawy to jest coś, nad czym ja się skupiam w ostatnich kilku miesiącach, bo tam właśnie bardzo często nam zalegają takie rzeczy, o których w ogóle nie pamiętamy, że nawet mamy. Także my się zabieramy za jedzenie, za nasz obiad, bo jestem już bardzo głodna, a z Wami widzę się jutro. Hej, w niedzielę. Dzisiaj według mojego planu posiłków mamy tacosy. Do tacosów wykorzystam naszą sojówkę z wczoraj, mięso i salsę, którą mój syn sobie otworzył. Zjadł dwa chipsy z tą salsą i uznałam, że zamiast pomidorów w puszce wykorzystam właśnie salsę. Taki dip, który po prostu on sobie zażyczył z chipsami tortilla wczoraj. Więc my kupiliśmy ostatnio, zgodnie z planem posiłków, taki taco kit, ale nie polecam go kupować i warto w ogóle sprawdzić, co jest w środku, bo ja się bardzo zasugerowałam tym, że to jest 30 minut. To był mój błąd, bo tych tacosów jest dosyć mało. Zamiast tacosów możecie sobie użyć po prostu takich zwykłych, małych placków tortilli i też będzie w porządku, także ja robię nasz obiad i to jest w ogóle świetna opcja, takie właśnie placki typu tacosy, nachosy, do wykorzystania wszelkiego rodzaju resztek warzyw do naszego obiadu. Jeżeli mamy właśnie dużo dzieci, fajnie jest, bo one po prostu mogą same zrobić tak jakby swój obiad, a my tylko robimy taką podstawę. No.
Hej, witam Was w dniu trzecim. Za mną Krzyś, jak widać, gotuje nam dzisiejszy obiad, a dzisiaj są... Obiad będzie wegetariański, bezmięsny, czyli po prostu zwykła taki zapiekanka z mozzarellą i pomidorami. A powstała ona z tego względu, że mam bardzo dużo pomidorów w puszce, które chcę zużyć. Tak więc to brałam pod uwagę przy planowaniu posiłków na ten tydzień oraz makaron bezglutenowy, których też kilka różnych opakowań zostanie zużyte, ugotowane wszystko na raz. I w ten sposób po prostu pozbędziemy się też takich zalegających jakichś końcówek makaronu. To tutaj trochę w jednym opakowaniu, tutaj trochę w drugim. Bardzo przyjemny, bardzo prosty obiad, bardzo szybki. Także polecam, jeżeli ktoś ma ochotę sobie takie coś zrobić, zainspirować się na ten tydzień. I to też jest taki wdzięczny przepis, bo tutaj można obok tych pomidorów ukryć też sporo innych rzeczy, innych warzyw. I można też zużyć jakieś na przykład końcówki jakichś serów różnych, można to w ogóle zużyć właśnie do posypania. A do samego sosu pomidorowego też można właśnie gdzieś zużyć jakieś końcówki śmietan na przykład, czy kontynentu pomidorowego, czy takich różnych jakichś nie już pomidorów na ostatnich nogach. Także ja idę pomagać Krzysiowi w gotowaniu, a z Wami widzimy się jutro. Więc dobrze widzicie, jestem w szlafroku, bo właśnie wstałam po trzeciej nocce i robimy obiad. Obiad zgodnie z planem, czyli dzisiaj jest pizza. Robimy dwie pizze, jedna będzie bezglutenowa, druga będzie zwykła. I do wykonania pizzy ja używam moją ukochaną maszynę do wypieku chleba. Chleba w niej nie piekę jako takiego, ale jest idealna właśnie do wyrobu pizzy, do ciast drożdżowych i do tego w sumie ją używam. I do, jak kiedyś robiłam chleb, to do zagniatania ciasta, ale nie o tym dzisiaj. Pizza oczywiście z resztek z lodówki, ale tutaj właśnie przychodzi z pomocy nasz plan posiłku, ponieważ ja wiedziałam od dawna, że będę miała nockę w tym tygodniu, więc mogłam tak sobie zaplanować posiłki, żeby to było jak najmniej dla mnie jakoś tam męczące. Zresztą ja nie gotowałam, tylko gotował Krzyś, kiedy ja miałam nocki. Więc pizzę robimy z domowym sosem pomidorowym i to jest sos po prostu z pomidorów w puszce, a pizza jaka jest, każdy widzi. Także to jest nasz plan dzisiejszy, pizza na reszkach z lodówki. Tak, to powiedziałam, nie do końca tego, jeszcze kontaktuję. Obiad z wczoraj to było coś bardzo, bardzo prostego. Wczoraj nie zdążyłam nagrać, co to było, więc powiem Wam dzisiaj. To był po prostu makaron z sosem pomidorowym. Pomidory w puszce to jest taka jedna z podstaw mojej kuchni. To jest coś, co możemy wykorzystać wielokrotnie. Jeden produkt, który da nam kilkanaście rozwiązań, kiedy po prostu nie mamy czegoś w kuchni. Także ja zrobiłam sos bardzo prosto, po prostu posmażyłam cebulę, czosnek, pomidory z przyprawami, troszeczkę podsmażyć, trochę wodą poddać, zredukować do blendera, żeby się zblendowało, polewać na ten makaron i już, to jest naprawdę najprostszy przepis świata. A dzisiaj, ponieważ mój syn bardzo się o to dopraszał i bardzo chciał, a też ja po prostu lubię i uważam, że naprawdę warto jest mieć jakieś takie mrożonki dobre w domu, które po prostu wiemy, że gotowce, które po prostu wiemy, że nam smakują. I
kupienie tego akurat gotowca wychodzi dużo taniej niż ugotowanie wszystkiego, jeżeli chodzi o czas, po prostu samodzielnie. I to jest oczywiście lasagna. Także ja swoją wstawiam i to jest nasz obiad na dzień dzisiejszy. Tak, to by było na tyle, to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Takie coś, co nigdy tego nie kręciłam w sumie, coś po prostu z moimi propozycjami na obiady, faktycznie tak jak my jemy, ja się staram, żeby te obiady były dosyć proste, nieskomplikowane. U nas też jest dużo osób do wyżywienia, akurat to był tydzień, kiedy były z nami dziewczynki Krzysia, jego córki, więc obiady szykowałam na 7 osób, dlatego też one są takie, że po prostu można je zrobić szybko i mogą właśnie wyżywić taką całą watachę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, już to powiedziałam. Obiadów wyszło 6 w końcu, nie 7, ale ja po prostu muszę już go złożyć i go wrzucić na YouTube, bo praca wzywa. Także my widzimy się w kolejny czwartek i tyle. Widzimy się w kolejny czwartek. Pa, pa.